Cała rodzina zginęła w możliwie najgorszy sposób. Śmierć ponieśli wszyscy, w tym dwoje dzieci, co jeszcze bardziej wstrząsnęło okolicznymi mieszkańcami. Najnowsze doniesienia w sprawie zwyczajnie odbierają mowę. Rodzina nie miała żadnych szans na ratunek. Ich los był tragicznie przesądzony, a działania służb niestety na nic się zdały. Niedługo po tragedii wszystko wskazywało na to, że jej okoliczności są śledczym doskonale znane, a wszystko było jedynie nieszczęśliwym wypadkiem. Tymczasem zupełny przypadek zdecydował inaczej i pozwolił ustalić ekspertom, że doszło do morderstwa. Koszmar w polskim mieście. Zginęła cała rodzina. Do zdarzenia doszło w nocy z 23 na 24 lutego 2007 roku w czteropiętrowej kamienicy przy ul. Świętego Wincentego we Wrocławiu. Lokalna straż pożarna została zadysponowana do trawiącego budynek pożaru. Nim służbom udało się zapanować nad ogniem i wtargnąć do środka, by udzielić pomocy poszkodowanym, było już za późno. Rodzina z mieszkania, w którym doszło do pożaru, zginęła, małżeństwo i dwóch synów nie mieli szans na ratunek. Ogień rozprzestrzeniał się, gdy wszyscy jeszcze spali i nie mieli o niczym pojęcia. Miejscowa policja wszczęła śledztwo, które szybko pozwoliło ustalić, że pożar najprawdopodobniej był wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Ustalono, że doszło do nieumyślnego wzniecenia pożaru i umorzono sprawę, którą przywrócono jesienią 2019 roku, a to wszystko za sprawą nowych, zupełnie przypadkowych ustaleń. Okropne morderstwo, jak donosi Super Express. Wrocławscy policjanci CBŚP i prokuratorzy, prowadzący śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie województwa dolnośląskiego, odkryli powiązanie między poszukiwanymi przestępcami a rodziną, która przed laty zginęła w pożarze. Pod koniec listopada 2019 roku zatrzymano 33-letniego mężczyznę, a w grudniu 2019 roku z zakładu karnego doprowadzono do prokuratury drugiego podejrzanego, 37-letniego mieszkańca Wrocławia. Dzisiaj grzeje, 1. Podejrzenie koronawirusa na pokładzie polskiego samolotu. Pasażerowie uwięzieni na pokładzie 2. Łzy, żałoba, rozpacz. Córka Magdy Gessler zmarła w tragicznych okolicznościach. Po latach restauratorka opowiedziała o wszystkim członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która miała zajmować się handlem heroiny. Zostali oskarżeni o umyślne zamordowanie czteroosobowej rodziny poprzez oblanie drzwi wejściowych łatwopalną substancją i podpalenie ich, co uniemożliwiło mieszkańcom wydostanie się ze środka. Obaj zostali zatrzymani na okres 3 miesięcy do czasu zebrania pozostałych dowodów i ostatecznej decyzji sądu, a jak wiadomo, za zarzucane czyny grozi im nawet dożywocie. Według wstępnej teorii śledczych do morderstwa miały ponoć przyczynić się porachunki między nimi a którymś z członków rodziny. Najlepsze newsy dnia, źródło, Super Express. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów.
kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.